nie wiem, skakać, nie skakać, skakać, nie skakać, no kurde. Nie, dobra, po pierwsze to podniosę to, co po mnie zostało, okej. Odzyskiwanie i teraz tak, no może ta wiadomość, coś tutaj nowego mi powie. Nie waż się. Aaa, czyli nie da się po prostu, dobra, dzięki. Ale może jakoś, ej właśnie, wow, moment, to idzie wyżej wejść, to może jakoś z góry tam się zeskoczy później. Dobra, ale w każdym razie witam was bardzo serdecznie, ja jestem Piechol. No to wiadomo, Dark Souls 2. I teraz tak, gdzie tu iść? Tam czy po drabinie na górę? Nie, dobra, najpierw przejście na tym samym poziomie, jak gdyby. Momencik, to już pociągnąłem wcześniej? Tak, przecież jest podniesione. Dobra, to nie ma potrzeby ciągnąć znowu. Ej, manekin. Czyli cały czas tutaj jest, nie daje za wygraną. Dobra, mała tarcza manekina. Nie, ja mam dużą. Z bliźniaczymi smokami, o wiele bardziej mi się podoba. A nie, tutaj już nawet nie ma co, więc drabina do góry, po prostu. Okej, to się wyjaśniło dosyć szybko. Wow. Okej, ale co na górze? Oby nie jakiś większy przypał. Ale to właśnie moment, skoro tam nie skaczę, to mogę już sobie użyć teraz kukły. A już ich jest coraz mniej, muszę być naprawdę ostrożny teraz z używaniem. Aha, czy moje człowieczeństwo odzyskane? Uleczmy się kamyszkiem. Kurde, no był przecież. Dobra. Postać uleczona. Teraz tak, albo tu wejdę od razu we mgłę, albo mogę kogoś przyzwać. Dark Lady. Ej, pewnie, że tak, oczywiście. Niby dlaczego nie? Czemu miałbym nie szukać czyjejś pomocy, jak mogę? Zwłaszcza przed... O kurde, łapka. Jedną strzałę zgarnąłem, zupełnie niepotrzebnie. Zresztą w sam środek czoła, a nie, już jej nie widać, szkoda. Ale dobra, to tak, tutaj. Ale wiadomość. Wiadomość głosi, uważaj na lewo. Aha, maneki. Dzięki. Dobra podpowiedź. Zaraz ocenię. To najpierw się nim zajmę. Dobra. Ktoś się ucieszy na pewno. Że jako pierwszy oceniłem wiadomość pozytywnie. Dobra, żadnych przejść. Tajnych, tajemnych, ukrytych. Dobra, jest pani Dark Lady. Jest tutaj na dole. Hello? Ukłon? Cześć. Witam. Chciałabyś się wybrać tutaj? Tu? We mgłę? Ze mną? Szanowna pani w zbroi? Kit, zapraszam. Chodź. Nie, żadnego bossa nie ma, tylko ognisko, ale spoko. Dobra. Odpalmy. Teraz tak, nie mówcie, że znowu ta sama osoba. Nie, teraz ktoś inny. Ale też weźmy. Przywołajmy. Ej, on ma koronę na głowie. Ej, dobra, pani odpaliła pochodnie. Jak fajnie, jak miło. Będziesz mi oświetlać drogę, możesz iść pierwsza. Zapraszam. Come on. A, dobra, tutaj. No to idę za tobą. Okej. Okay. Nie, nie, okej, okay, dobra, spoko. Idę. Co się czaisz? Co się czaisz? Nie, o co chodzi? Czemu? Odpalić sobie pochodnie, czy co? No dobra, no to czekaj, skoro chcesz, żebym odpalił, to odpalę, dobra. I gdzie teraz? Co tam? Niby jak? No musisz mi pokazać to. No musisz mi to najpierw pokazać. Momencik, momencik, ale zanim będzie wskaż. Jak tu? Serio? A! Dobra, podpalmy. Ej, cały wiatrak spalę w cholerę? O kurde. Po co? Tak właściwie, no lubię taką destrukcję. A momencik, momencik, momencik. Najpierw to pokażmy temu, że ja też jestem Praise the Sun. Hello, hello. Dobra, fajnie, podpalone. I gdzie teraz? Moment, to było jakoś bardzo ważne, podpalenie tego wiatraka. Nie no, jedziemy za panią. Czemu nie? Póki co pokazuje bardzo ciekawe rzeczy. A dobra, mówisz tu. O, dobra, jestem za tobą. Więc w sumie nie tak powinno być, to ja powinienem poprowadzić was. Z kim ty wam walczysz? Aaaa, że tu coś jest. Dobra.
Spoko. Kim ty jesteś? Rozmowa. Zioś, ju i idziesz. Ej, kolejna osoba, która mnie nazywa skretniałą istotą. Straj dwóch drugą tą osobą. Mój, może ty jesteś bratem tamtej pani w masce. Ja tylko eksploruję, przed nikim nie uciekam. Chyba, że przed śmiercią. Przynajmniej staram się. No dobra, coś jeszcze? Jak podać mi drabinę? Nie zabijajcie, może być? Albo bebek, nie? Aż go musi trzymać. Downright rude, really. I've got no, miękki brzuch masz też, oprócz serca, najwidoczniej. I let you off. No, bo daj mi tą drabinę, kurde, już w końcu. No dobra, niech będzie. Alright. It'll be just a moment. O kurde. Nie spodziewałem się cutscenki. Nie wiem, skąd on ją wyczarował, ale dobrze, że ją ma. Okej. Okay. Wow, nawet się trzyma. Tylko co z tego? Czemu miałbym tam schodzić na dół? Skoro na górze było dużo więcej rzeczy do robienia. Tego nie wiem, ale dobra, to może na kiedy indziej? Czy teraz? Chcesz tu zejść? Coś tam ważnego jest? No dobra, to pozwól, że zajdę pierwszy. Dobra. I po gzymsie. Powolutku, delikatnie. Oj. Jak nie udało się? Jak to się nie udało? Kamienny klucz Farosa i migoczący tytanit. Ale świetnie. Dobra. Tak, nie mogę tego rozwalić. Szkoda. No to wracamy na górę. Do współgraczy. Tup, 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 tup. Dobra, i lecimy dalej. Mówisz tam, tak? A tam na końcu jeszcze jest przedmiot. Pozwólcie, że pójdę tam i go wezmę. Tylko co tutaj będzie dla mnie? Kadzidło. Prostaka. Okej. Okay. Może być. Nie jestem prostakiem, ale lubię kadzidełka. A, i kolejna wajcha. Pociągnijmy. Ups. O-o. Nie, jeszcze raz. Sorry. A tutaj na górę powiadacie. Dobra, to już do was idę, tylko jeszcze obczaję, co jest tutaj, jeżeli pozwolicie. Widzę kolejną dźwignię do pociągnięcia. Aha, winda, tak? Dobra. Ale momencik. To chodźmy na górę, ej, dobra, tak byliście, chodź. Polecę za wami. Tutaj na górę, powiadacie, tak? Dobra, czemu nie? Why the hell not? Przeciwnik? Nie. Coś podejrzanie pusto, ale to naprawdę podejrzanie. Dobra, tarcza gotowa. Jakby co? Sorry, że nie wpuściłem cię przypadkiem. Ja nie mogę podejść i zabić? O, strażnik grobowców. Tak się nazywa. Ten koleś, bodajże. Okej. Okay. No w trójkę taki delikatny gangbang, no to sorry. Musiało się udać. Tak, widzę podzieli. Wow! Czy to było zaklęcie? Jej? No to trzeba będzie na nią uważać. Okej, okay, tam coś widzę. Dwóch kolesi. Ej, dobra, no to może tak włócznią go dziabnę. A, nie trafiona. Wow! Ho, ho, ktoś tu widzę piromancję, ma obczajoną blepie ode mnie nawet. Okej, okay, momencik. Co jest tu? Kogoś tam słyszę. Tam coś jest, dobra, ale to zrobimy emisją mocy. Dobra, chyba powinno być już dobrze. A, i grzybki, cholera.
Żeby nie skończył zatruty zaraz. Mimo pierścienia, no. Dobra, jeden kamyk. Drugi kamyk. Klejnot życia, raz, plus mały, gładki, jedwabisty kamień. Ło, ej, nie, nawet nie wiem, co był za przeciwnik. Okej, okay. Zielony pąk. Tutaj hak plus rękawice jakieś, później sprawdzimy. No, jak skoro mam, to czemu by nie użyć? Okej. Okay. Co, po prostu woda się wylała i to tyle w temacie? Wow, no naprawdę? Serio? Nie tutaj. Kurde, no mogłem przeczytać, ale zmoczyłem. Shit. Dobra, trudno, chodźmy. Chodźmy dalej. Ale zostanę zabiony w konia. Pospolicie. O, shit. Ale dostał oklep w tym kącie. Dobra, ale zabójstwo moje. No i też w sumie Estusa mogę użyć, w końcu mam jeszcze 6 aż. Okej, tu coś. Przed tą skrzynię, ale gdzie? Ten cień tak inaczej pada w tym miejscu, nie? No po co? Miałeś tego nie sięgnąć, cholera. Dobra. To jeszcze raz klejnot. A tu powiadasz, tak? Nie. Wcale nie. A, chyba że w ten sposób. Dzięki. Ej, ognisko. Ej, no kto widział, żeby ukrywać w ten sposób ognisko, nie? Ach, dobra. Ognisko rozpalone. Jakby co nie trzeba będzie tutaj się wspinać później następnym razem. Moment, on zeskoczyła? A tutaj po prostu. Dobra. Hop, hop. Ten coś zostawił po sobie. Srebrno-czarną tarczę. A tutaj? Trujący kamień. Okej. Okay. Tu? Maska strażnika grobów. Też dobrze. Później posprawdzamy, ale tymczasem użyjmy olśniewającego światła. Przygotujmy estusy i idziemy. Oh shit. Czemu ta meduza, znaczy hydra, nie, sorry, meduza, dobrze mówię. Wygląda jak meduza z God of War. O, szlak. Dobra, więcej tarczy z mojej strony. Ale tak, jakimś zaklęciem może, może ognistym. No to trudno, tym nie trafiłem. Może teraz? Boom. No coś tam zabrało. Łohohohoho! Ej, wypędzili! Praise the sun! O, szkoda. Na sam koniec praktycznie. Więc tak, podziękujmy ładnie. I pomachajmy, no do widzenia. Hej, na razie, dzięki. Bardzo was przydatna, pani Dark Lady 910. Znaczy równie dobrze, że może być jakiś koleś, po prostu tak sobie wybrał. Ale dobra. Ej, no spoko. Kolejny boss, sklepany. Teraz tak, tu jest gdzieś przejście dalej? Jest, tam. A dookoła trucizna, tak? Na moment, tu się coś pali. Z jednej i drugiej strony. Aha, tak po prostu. Dobra. No to lecimy tutaj. Tylko przeskoczymy tym razem. I teraz tak, trzy... Oj, boję się tej windy. Znaczy nie, żebym bał się windy, ani ciasnych pomieszczeń, nic z tych rzeczy, ale... może lepiej jeszcze nie zjeżdżajmy, może... eksplorujmy jeszcze dalej. Ale moment, w sumie z drugiej strony... jak dalej, jak tutaj nie mam przejścia z powrotem żadnego? O. Shit. Nie, no dobra. No to winda it is.
skoro tak bardzo chcecie. Tylko najpierw przełącznik. Którego nie mogę przełączyć. A to pewnie jak trzeba będzie wezwać windę dopiero. Okej, okay, no to jedziemy. Starczą, oczywiście. Trzeba być gotowym na wszystko. O kurde, do góry. Jeszcze wyżej. O, o. Kto tam może być? Jestem naprawdę ciekaw. Ej, naprawdę wysoko podjeżdżamy. Czyżby nas sam dach? Czy zmieniliśmy miejscówkę właśnie? Nie, chyba nie. Mam tutaj na ziemi kości. Shit. Leżące kości nigdy nie zwiastują niczego dobrego. O, żelazna warownia. Ej, naprawdę wygląda zajebiście, ale po prostu zajebiście. O kurde. Wow. Po prostu wow. No nie, no wejścia w lawę na pewno nie wytrzymam, chyba że z odpowiednim pierścieniem. Okej, tam widziałem, coś było pod tymi schodami, tylko czy da się tam wejść? No dobra, wezwijmy jeszcze kogoś. Soulbeat. Niby czemu nie. Hop. Ej, jest i ognisko. Ej, znak zniknął, trudno. Ale dobra, ognisko rozpalone, teraz tak, od razu mnie zabije to, czy po chwili dopiero? O kurde, dobra. Nie przeżyję zapewne, albo może w sumie. Dobra, momencik. Zróbmy tak. Użyjmy tego. I użyjmy kamienia. I sprintem! O kurde, no dalej. Sprintem! Aaaa! Ale kukłę człowieka podniosłem. Czekaj już sam raz, żeby teraz z powrotem odzyskać swoje człowieczeństwo, skoro teraz je straciłem. Wielka maczeta, duże ostrze przymocowane do rękojeści. Prymitywna broń o małej trwałości. Ale może straszyć skuteczniej niż bardziej skomplikowane metody. Ej, hak mam. Ten, który przecina skórę tylko. Wow. Aha, moment, dam radę podnieść chociaż? No dobra, nie o to chodziło. Chodziło mi o to, żeby to podnieść. Dobra. Nie spaliłem się żywcem, jest dobrze. Więc tak, zjedzmy kamyszek. Tarcza do ręki, bo ten most wygląda na tyle fajnie, że można by było tutaj z kimś zawalczyć pewnie. Albo niekoniecznie. Ej, ło. Tak sobie poskakać. Aż tam. Inaczej, no może być tam jakiś wartościowy przedmiot, ale coś mi się nie wydaje, żebym jeszcze był w stanie tam się dostać. Oh shit. Ej, moment. Nie wygląda na aż takiego koksa. Jest szybki, to na pewno. Chyba katanę ma. Dobra. Wprawił mnie prawie w krwawienie. Ale pojedyncze cięcia, to wiesz, co ja sobie z tym mogę zrobić, nie? Aha. A i kolejny. Ej, czyżby tutaj miała być kolejna z wielkich dusz? Ale spokojnie, zaraz to sprawdzimy dopiero. Jeszcze najpierw wszystko dookoła. Czyli tutaj, czy to zejście gdzieś prowadzi? Tak, po prostu do lawy. Wow. Na pewno tam pójdę, nawet jak się otworzy. Na pewno. Okej, tutaj to samo dokładnie. Co, wchodzić? Nie, 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 nie. Mam 30 tysięcy. Nie, nie. I jeszcze raz nie. Skoro tutaj jest ognisko, to Majula najpierw przed tym wszystkim. Przed tą dalszą eskapadą. Hop. No, trzeba się ulepszyć po prostu. A tamten przedmiot mnie intryguje tam daleko. Dobra. Od razu tutaj, nie zacierając, zagadajmy. Dobra, i teraz tak. Tylko siła w tym wypadku. Okej. Z racji tego, że mi 900 tylko zabraknie do kolejnego poziomu, to użyjemy jakiejś z dusz, które mam w swoim ekwipunku. I wcale nie chodzi mi o te większe, czyli chciwego demona Rydwanu Kata, czy myty z zagubionej królowej.
Króla pragnęła rozkochać w sobie króla, zażywała nawet trucizny, by stać się piękną, nie bacząc za straszliwe konsekwencje. Wszystko to w imię szaleństwa zwanego miłością. O kurde. Ale dobra, na przykład, nie wiem, tej można użyć? Albo tej, albo tej, albo nie, stop. Zacznijmy od najmniejszych. Wszystkie cztery od razu. I całe cztery dały 200. Wow. Super! Okej, okay, tutaj 800, no już mam tyle, ile potrzeba. Więc tamte zostawmy na następny raz, ewentualnie. Dobra. I moment, czy mi się wydaje, czy już teraz mam wystarczająco siły, żeby używać potężnego miecza? W jednej ręce do tego. Moment, rzućmy okiem. Nie, jeszcze dwóch, do 30 aż potrzeba. Okej, okay, ale mam też dużo odłamek tytanitu. I w sumie mógłbym tutaj od razu sobie coś ulepszyć, tylko potrzebuję paru dusz, żeby móc zapłacić za to ulepszenie. Więc duszę domnego rycerza, pyk. No, dwa kafle na pewno starczą. Ej, moment, moment, moment. Ej, dużo tego mam. O dwa poziomy aż będzie można zmienić wymaganą inteligencję jakiegoś zaklęcia. No dobra, to może za chwilkę. Wzmocnijmy sobie... Jak nie mam? Aha, dwóch potrzeba. Okej. Okay. Ale moment, mam też inne tarcze. Mała tarcza manekina. Srebrna tarcza rycerza. Nie no, ale to jest też dalej... Nie, to jest średnia tarcza, tak? Ciężka kusza, to jest ciężka kusza plus 3. Nie, dobra, to w takim wypadku, kochani, ja tutaj sobie zrobię teraz porządek w ekwipunku, powrzucam wszystko do skrzynek, ale w tym miejscu i tak skończymy ten odcinek. To kochani, trzymajcie się i do usłyszenia następnym razem. Pozdro, cześć, hej! A ty piecholu, kłoń się ładnie. Brawo. Dobra, na razie, hej!